Witam moi kochani, dzień dobry. Ciągle jeszcze z Niepołomic. Jak widać, jem śniadanko na ganku domu. Gospodyni pojechała sobie załatwić sprawy do miasta, naprawia kosiarkę. A ja jem śniadanko i powolutku pakuję się, by ruszyć dalej w kierunku Nowego Brzeska wzdłuż Wisły. Oczywiście nie mam pojęcia zielonego, jak daleko dojadę. Nie pytajcie mnie o to. Życie pokaże. To będzie zależało od tego, ileż też pięknych i ciekawych miejsc dzisiaj zobaczę. Ile razy się zatrzymam, żeby nakręcić jakiś materiał. Ilu spotkam fascynujących ludzi, z którymi warto będzie porozmawiać. No, dużo też zależy od tego, ile będę sobie chciał skręcić papierosów i wypalić. To też wymaga postoju. Tak, to taki sposób na ograniczenie palenia. Po prostu nie robię sobie, papierosy sobie robię sam i nie robię ich na zapas. W związku z tym muszę się za każdym razem zatrzymać, otworzyć fabryczkę, stworzyć sobie papieroska, delektować się nim i następna okazja jest dopiero przy następnym ewentualnym postoju. Dlatego to powoduje, że ograniczam troszkę palenie. Czemu kręcę ten filmik? No, żeby się za nim przywitać, to raz. A dwa, żeby wam powiedzieć o pewnym mniej przyjemnym aspekcie mojej wędrówki. Niestety ciągle muszę żegnać się z jakimiś przemiłymi, fantastycznymi ludźmi. Gdzieś cały czas w takich porankach jak dzisiaj, kiedy wiem, że za pół godziny będę chciał, ale poniekąd też i musiał opuścić to miejsce i opuścić tych ludzi i być może już nigdy więcej ich w takim realnym świecie nie zobaczę, to jest to taka łyżka dziegciu do tej beczki miodu, którą przeżywam w tej podróży. Spotykam mnóstwo fantastycznych ludzi, jednak ciągle to nowi, fantastyczni ludzie zajmują miejsce tych poznanych wczoraj. Przypominam sobie panią, która kilka dni temu przywiozła mi obiad w bardzo brzydki, deszczowy dzień i widziałem ją przez kilka minut i pewnie już jej nie zobaczę. No może, że no oczywiście za pośrednictwem internetu, tak, ale już nie zobaczę jej naprawdę. Ludzi, których dziś opuszczę, też być może już nigdy nie zobaczę. To taka inna strona tej wyprawy. Ciągle nowe miejsca, ciągle nowi ludzie, a gdzieś w pamięci pozostają wspomnienia tych poprzednich, które jednak no, w pewien sposób są smutne. W pewien specyficzny sposób, bo oczywiście samo podróżowanie jest bardzo radosne i przyjemne. To tyle. Zjem sobie teraz moje śniadanie i będę się pakował. Jak widać, wehikuł, o, pokażę wam. Wehikuł jest już częściowo przygotowany do drogi, aczkolwiek jeszcze namiot stoi. Schnie sobie po tym deszczowym wczorajszym dniu. Myślę, że do godziny 11 przed południem wyruszę stąd, już to będzie na tyle suche, żeby to poskładać i ruszę i będę wam opowiadał o mojej wyprawie. Trzymajcie się, powodzenia, miłego dnia wam życzę. Właśnie zwijam namiot i chciałem wam coś pokazać. No, ostatnie dwa noc i ostatni dzień, dwie noce i poprzedni dzień cały czas padało. W związku z tym wchodząc, wychodząc z namiotu, niestety niezauważenie pozwoliłem na to, by dostało się do niego nieco wody, żadna drastyczna ilość, ale gdzieś tam wiadomo okapuje, kiedy tropik jest odpięty, otwarty, zwisa, to gdzieś tam okapuje woda, no i trochę zebrało się na podłodze, w najniższym oczywiście miejscu zrobiła się niewielka kałuża i zamógł mi śpiwór. Chciałem wam pokazać, że jest świetny. Otóż on jest mokry z zewnątrz, natomiast ja godzinkę temu z niego wyszedłem. W środku jest suchy, więc sprzęt jest bardzo, bardzo porządny. To tyle z pakowania. Na razie.
No to próba mojej mini. Za 200 metrów skręć w prawo. Dobra, skręcę. Próba mojej mini nagrywania w czasie jazdy. Niestety ta kamerka 4K często zawodzi. Albo zdjęcia przerywają. Jakiś taki skaczący obraz, niezwiązany z faktem ruchu, tylko coś gdzieś, tak jakby ona po prostu nie nadążała z kręceniem. Również mikrofon jest słabej jakości. Ja tu wrzeszczę. Zobaczymy, co ten dźwięk pokaże. Jestem gdzieś w okolicach Woli Batorskiej, chyba jakoś tak się nazywała ta mieścinka, czyli pierwsza mieścinka za Niepołomicami, pierwsza wioska. Okrowy po prawej, no nie wiem. Niestety nie mogę tej kamery przestawiać zbyt swobodnie, ponieważ jadę. Ona jest na statywie. I po prostu kręci to, co przede mną, chyba że skręcam kierownicą. Natomiast jest ładnie, widać, nie wiem czy widać, ale chmurki są, ale są takie malownicze. Generalnie słoneczko świeci, nie jest bardzo gorąco, ale w końcu nie jest też zimno, no i nie pada. A pedałuję sobie 25 km od miejsca, w którym stacjonowałem. Jest coś, co nazywa się Pałac w Śmiłowicach. A nic jeszcze o nim nie czytałem. Nie wiem, czy jest to, nie wiem, współczesna budowla, czy zabytkowa budowla, a może tylko hotel. Otóż pojawił się na mapie w okolicy 25 km stąd, więc sobie kliknąłem, by tam mi właśnie wyznaczyło trasę. No bo gdzieś trzeba jechać. A ponieważ jest Śmiłowice, leżą na tuż przy Wiśle, tak jak sobie tego życzyłem, jak zaplanowałem, że będę jechał po prostu wzdłuż Wisły, więc zamierzam tam dziś dotrzeć, a może nawet dalej. To tylko 25 km. Natomiast będzie to uzależnione zarówno od mojego samopoczucia, zdrowia, jak i przede wszystkim od tego, co też po drodze ciekawego znajdę, zobaczę i będę Wam chciał pokazać. To na razie tyle. Tak jak mówię, pierwszy test kamerki. Nie będę nagrywał Wam jazdy od tak sobie, bo spodziewam się, że nikomu nie będzie się chciało oglądać 2 godzin nagrania z pedałowania po prostu. Choć jeżeli ktoś będzie chciał, to powiedzcie, mogę robić takie nagrania i wysyłać po prostu indywidualnie. No to na razie tyle. Hejo! Znowu załączam kamerkę, moi drodzy. Wjechałem właśnie na wał Wisły, napisałem do Was posta. Nakręciłem to krótki filmik i ruszam. A tam z przodu, po prawej stronie, powinna być stadnina koni. Ja już te koniki widzę. Nie wiem, czy będzie je widać na filmiku, bo one są jeszcze daleko. Spróbujemy. Może jak podjadę bliżej, to będzie je widać. Tak jak mówię, eksperymentuję z tą kamerą. Nie jestem pewny, jakie ona kręci te zdjęcia. W każdym razie próby w Jastrzębiu wypadły bardzo słabo. Nie spełniała ona moich oczekiwań. No ale spróbujmy. Jadę sobie. Ja widzę koniki. 2 czarne, 1 białego, rzucają się w oczy. Jest tam również jeszcze w głębi kilka innych. Tak, wiem, konie nie są białe, nie są czarne. Umaszczenia koni mają swoje fachowe nazwy, no niestety ich nie znam. Tak to jest z tą moją wiedzą. Wiem, że coś powinienem wiedzieć, ale nie zawsze to wiem. Parafrazując Sokratesa, wiem, że powinienem wiedzieć. Ale nie wiem.
Koniki coraz bliżej. Zanim dojedziemy, opowiem Wam, jak mi się jedzie. Otóż zrobiłem już 10 km. Oczywiście cały czas jest płasko, więc jadę sobie bez wspomagania elektrycznego, co mnie bardzo cieszy. Zdrowo dla moich pociętych przez chirurgów ud. Dla mojej zakrzepicy to po prostu błogosławieństwo, że sobie pedałuję. No i dobrze, że nie zużyłam baterii. Być może nie będę musiał dzisiaj szukać gniazdka i przyda się na później, na jutro na przykład. Koniki już są. Właśnie będziemy je mijać. Ja się na chwileczkę zatrzymam, skręcę kierownicę w kierunku koników i zobaczymy później wieczorem, co na tym filmie widać, a czego nie widać. Zrobię też kilka zdjęć. Ok, stajemy. Ja nie będę wypinał tej kamery, po prostu skręcę kierownicę. No i nie wiem, czy widać, czy nie. Koń mnie widzi, bo się na mnie wyraźnie patrzy. Ale już mu się znudziłem, postanowił jeździć dalej trawę. To tyle z koniowa. Teraz zrobię kilka ładnych zdjęć. Jak wynika z tabliczki, jesteśmy w Zabierzowie Bocheńskim pod numerem 296. Zatrzymałem się, by pokazać Wam piękny, około 100-letni dom. Dom, w którym, jak dowiedziałem się od pani, która siedziała w ogródku, mieszkają ludzie przez cały rok. Jest to dom normalnie użytkowany. Jedzie samochód, muszę zejść z drogi. Dom jest normalnie użytkowany, zamieszkały przez cały rok. Pani, która, z którą rozmawiałem, przyjeżdża tu odwiedzać swoją mamę, która mieszka w tym domu na stałe. No ja nie będę wchodził na podwórko, zresztą z bliska i tak widać mniej. Postaram się jak mogę pokazać Wam urok tego domu. No niestety jak każdy stary dom jest mocno obrośnięty roślinnością, ale to właśnie jest również jego urok. To już drugi taki drewniany dom, który spotykam na tej drodze. Pierwszy tylko sfotografowałem. Tu postanowiłem również się do Was odezwać. No śliczny. Spójrzcie na to. Właśnie wypchnąłem rower pod ten zbyt stromy dla mnie nawet ze wspomaganiem elektrycznym podjazd. Pchałem 5-6 metrów szczytowe, że tak powiem, a tak szczytowy był na nogach, natomiast zdążyłem się zdyszać. Kochani, wyjechałem na wał, bo tak prowadził mnie GPS i spodziewałem się, no po pierwsze ścieżki rowerowej, nie zawiodłem się, jest, ale po drugiej stronie spodziewałem się rzeki, a tu rzeki nie ma, za to jest. Rzeka, spodziewam się, jest tam gdzieś za tym polem rzepaku, za tym morzem rzepaku, bym powiedział. Bo tutaj jest to tak jakby się miało nie kończyć. Ale tam widzę, że już wał po przeciwnej stronie, więc tam jest prawdopodobnie Wisła. Natomiast tutaj są tereny zalewowe, potężne, dosyć duże, na których ktoś uprawia sobie rzepak. Nie wiem jak Wam, ale mi zapiera dech w piersiach. Naprawdę piękny widok. Szkoda, że ja obejmuję wzrokiem w całości to pole. Niestety kamera nie obejmuje w całości, bo wygląda to jak wielkie, żółte jezioro. No może staw, powiedzmy. Duży, żółty staw. To tyle, kochani.
pytanie do Beci. No jak zamknąć relację w 20-25 minutach, jak co kawałek jest tak? Jeżeli tego miałbym wam nie pokazać, no to co wam mam pokazać? Rzeka ma w sobie tyle uroku. No jest naprawdę, naprawdę cudnie. I znowu koniki, tym razem dużo, dużo bliżej. Niestety, żeby zrobić na przykład zbliżenie, to ja musiałbym wyciągnąć smartfona, bo tylko tak da się sterować tą kamerą. Niestety, przy takim szybkim filmowaniu jesteśmy zdani na jej automatyczne ustawienia. Piękne zwierzęta. Bardzo ciekawie, moi drodzy, wyglądają takie miejsca. Spójrzcie, wygląda to jak koryto rzeki, prawda? Natomiast tu się kończy lub zaczyna. I tu się znowu kończy lub zaczyna. Jest to taka rynna wypełniona wodą. Przy czym wydaje się, Wisła jest dopiero tam, za tymi krzakami. Dosyć daleko w tym miejscu. Myślę, że kilkadziesiąt metrów. Wydaje się, że jedynym źródłem wody dla takiego miejsca jest powódź. Po prostu powódź. Woda tutaj to woda z jakiejś ostatniej powodzi, która tutaj była. Bo ja oczywiście jestem na wale przeciwpowodziowym, więc w momencie, kiedy Wisła wylewa, prawdopodobnie do tego miejsca, tutaj aż pod wał, może sięgać woda. Wówczas takie miejsce się wypełnia. Ja oczywiście nie wiem tego na pewno, może ma to jakieś źródło podziemne, ale wygląda to tak, jakby po prostu było zasilane z powodzi. Nie wiem, ile lat temu była jakaś poważna powódź na Wiśle, ale woda jeszcze w tym rowie, jak widać, jest. Więc albo przesiąkają tutaj wody gruntowe, albo Wisła przesiąka po prostu przez grunt i zapełnia takie niecki. Może jakieś źródło podziemne. A może po prostu, kiedy Wisła wylewa, to zapełnia takie oczko i później ono sobie powolutku wysycha. To tyle. Zjeżdżam, moi drodzy, z wału, z trasy głównej. Później na nią wrócę, ponieważ znalazłem takie coś. To tylko 1 kilometr, więc nie jest źle. Jest tu jakieś miejsce pamięci spacyfikowanej wsi Ispina i starorzecze Wisły. No, ścieżka nie wygląda zachęcająco, ale myślę, że 1 kilometr dam radę. No to jadę i odezwę się, jak już zobaczę coś ciekawego. I to jest, kochani, nasz piękny kraj. Przed chwileczką pokazywałem wam drogowskazy prowadzące do jakichś ciekawych miejsc. Ujechałem dosłownie 50 metrów. Zjechałem z tej górki, pod którą teraz będę musiał pchać rower. Zjechałem z niej za pierwszy zakręt i znalazłem to. No przejechać się nie da, ja to oczywiście mogę otworzyć, bo to nie jest zapięte na kłódkę. No ale skoro ktoś zamknął, no to chyba ma być zamknięte. Tu nawet wygląda na to, że nawet nie powinno się przechodzić. No nie wiem, nie przestanie mnie to nigdy zadziwiać. Postraszyło burzą. Parę kropli deszczu spadło, trochę powiało, ale poszło gdzieś bokiem. Myślę, że widać przede mną, że chmury są poważne, zrobiło się chłodniej. No ale mam nadzieję, że to takie tylko straszenie. Przesiedziałem godzinę w budce w niepewności, czy lubię, czy nie lubię. Tym razem się upiekło, no ale nie mogę ryzykować, jak za
Zapowiada się, że może mnie zmoczyć, to muszę się chować ze względu na rzeczy elektryczne. To tyle, jadę sobie dalej prawym brzegiem Wisły, a więc nie pojadę do tego pałacyku, ponieważ wyczytałem w tej budce przy okazji, na mapce, którą umieściłem na Facebooku, że tym wałem po prawej stronie Wisły, którym właśnie jadę, biegnie cały czas trasa rowerowa przez jeszcze parę dziesiąt kilometrów, więc uznałem, że zamiast po lewej stronie Wisły jeździć po drogach o dużym natężeniu ruchu, lepiej trzymać tej ścieżki. Chociaż mógłbym pojechać do tego pałacu i później wracać, bo następny most to dopiero gdzieś daleko. I stwierdziłem, że jednak sobie odpuszczę. Natomiast teraz gadam do Was, jadę sobie i postanowiłem się zatrzymać. Właśnie hamuję i pokażę Wam, co widzę po drugiej stronie. Po drugiej stronie jest Nowe Brzesko. Sekundkę, wyciągnę kamerę. Kontrola, czy nagrywa? Nagrywa. Kochani, po drugiej stronie jest Nowe Brzesko i widać tam takie coś. Jest to albo zamek, albo klasztor. A byłoby fajnie, jakbyście sprawdzili w internecie, cóż też to jest. Na wieżach tak jakby krzyże, więc chyba jak na kościół to trochę za dużo budynków, więc pewnie może jakiś klasztor. Jakbyście mieli chwilę, to sprawdźcie. A ja jadę dalej, moi kochani. Nie wiem gdzie, przed siebie. Znowu się musiałem zatrzymać, bo zaraz Wam pokażę, bo trzeba było uratować ślimaka. O! Piękny winniczek. Idź sobie do trawy. Dobry uczynek na dziś zaliczony. Szybki przejazd horyzontu. W dalszym ciągu widać tą budowlę gdzieś w Nowym Brzesku. Tam widać Wisłę. To tyle. Zwróćcie uwagę, moi kochani, jakim dobrym pomysłem jest dla mnie jazda brzegiem Wisły po tym wale. Zobaczcie, jakie tutaj są górki. Gdybym jechał gdzieś tam po zwykłych drogach, jak patrzę po zabudowaniach, no to wszystko to jest pofałdowane, pogórkowane. Byłoby ciężko. Jak widać, chmury kłębią się ciągle. Tym razem już za nami. Nie wiem, czy one już przeszły, czy one mnie gonią. No ale... ale na razie nie pada, nawet prześwituje słoneczko. O, tu. Witajcie ponownie. No, dzionek upływa głównie na pedałowaniu, więc niewiele mam Wam do pokazania, ale widoczek zawsze się znajdzie. Proszę spojrzeć, jak pięknie. Zakole Wisły w okolicach miejscowości Górki. Jestem przed tą miejscowością. Tu jakaś barka stoi sobie zaparkowana. No dobra, wiem, zacumowana, ok? Jest koparka. Jest most. Ładnie. Jest ładnie. Spójrzcie, praktycznie są plaże. No może nie jest to żółty piaseczek. Raczej taka glinka. No ale jeżeli przy tym stanie wody, można sobie tutaj latem poplażować. No to na razie tyle.
Patrzcie, kochani, co znalazłem. W miejscu, gdzie absolutnie nie można spodziewać się takich rzeczy. Po prostu na kompletnym pustkowiu. Jest pan, który jest chyba pasjonatą Indian i stworzył taką knajpę. Motocykle, Indianie, wilki. Flaga południowców, jak widzę, jest i Stanów Zjednoczonych. Piękne, klimatyczne miejsce, w którym zjem żarcie wodza. Tak się to nazywa. Rosyjska flaga, jak pan mówi, jest na zewnątrz. To ja sobie zaraz wyjdę jeszcze raz zobaczyć. Dobra, to ja zostaję z żarciem wodza, a wy sobie jedzcie swoje. Dotarłem na taką rzeczkę. Biorą tutaj niedaleko Ujścia Solnego jestem. Ujście Solne, tak się nazywa miejscowość. Rzeczka jest wąska, porośnięta roślinnościami. Natomiast tu odjeżdża pan, który tutaj wędkował przed chwilą i złapał piękne trzy karasie. W związku z tym, tam gdzieś w tych krzaczkach stanie mój dom, a rano powędkujemy. No więc, moi kochani, jest sobota, godzina 10:30. Ruszyłem. Muszę przyznać, że miałem dzisiaj chyba pierwszy kryzys, po prostu mi się nie chciało. Nie chciało mi się tego zwijać, nie chciało mi się tego pakować, nie chciało mi się gotować kawy. Po prostu nic mi się nie chciało. Ale na szczęście przezwyciężyłem słabość i ruszyłem. Myślę, że przejadę dzisiaj też jakieś 30 km, tak jak wczoraj, spokojniutko, oszczędzając baterie. Może też nie będę musiał jej ładować. Na razie jest zupełnie płasko, więc może się udać. No chciałem wam powiedzieć jeszcze taką ciekawostkę. Zrobiłem 500 km łącznie do tej pory. Ja wiem, że to jest niewiele. Tyle to prawny rowerzysta jest w stanie zrobić w 3 dni. A niektórzy nawet w 2. Natomiast no jak bym się nie kręcił w kółko, jechał prosto przed siebie, to kochani, za niedługo dojeżdżałbym do Gdyni. Więc jestem z siebie zadowolony. Teraz jadę sobie do Ujścia Solnego. Tam jest ponoć ładny rynek, więc zobaczymy, czy jest co pooglądać i poopowiadać. To na razie tyle, bądźcie ze mną, jedziemy. Witajcie, moi kochani, jesteśmy w Ujściu Solnym. Pan tu kosi trawę traktorkiem, więc hałasuje. Co my tu mamy, kochani? Jest tutaj rynek. Jestem na rynku w Ujściu Solnym, choć Ujście Solne, chyba tak się to odmianowywuje, jest dzisiaj wsią. Od 1933 roku, z tego co wyczytałem, jest już wsią, ale miastem było aż od XIV wieku. Tu znowu dał o sobie znać nasz król zwany Wielkim Kazimierz. Tu właśnie jest jego pomnik, wdzięczni mieszkańcy mu wystawili pomnik. To on lokował tutaj w XIV wieku miasto na prawie magdeburskim. Stąd rynek właśnie. Był to port rzeczny i ośrodek handlu solą wydobywaną z bochni. Czy coś tutaj zostało z tych czasów? No niewiele, kochani, niewiele. Wyczytałem w internecie, że są tu jakieś wały ziemne z czasów średniowiecznych, nawet jeszcze sprzed lokowania miasta przez Kazimierza Wielkiego. No ale ich nie znalazłem, nie będę tutaj jeździł, szukał, bo to jest gdzieś na obrzeżach ponoć. Tam w tle widać kościół, nie jest on bardzo stary, ale jest z pierwszej połowy XIX wieku. Nie pamiętam dokładnie rocznika, czytałem tam, ale nie pamiętam.
Jest tu również piękny cmentarz z pierwszej połowy XX wieku, z bardzo ładną kapliczką. No nie kręciłem tam filmów, natomiast umieściłem w poście zdjęcia, więc sobie możecie zobaczyć. To tyle, kochani, z Uścia Solnego. Tutaj widzę kawiarnię i chyba będę pił kawę. Jeszcze raz. Na rynku oczywiście nie zostało nic, nie ma ratusza, nie ma... No generalnie nie ma tu zbyt wiele materiałów, albo wręcz wcale materialnych dowodów tak długiej historii tego miejsca. Zostało raczej układ ulic, fakt, że istnieje rynek, jest właściwie jedyną pozostałością po czasach świetności tego miejsca. To na razie tyle. Tak, moi kochani, no jakby to było, jakby nie było widoczków, prawda? Nie byłbym sobą. Jak widzicie, tutaj już pojawiają się na Wiśle takie łachy, wysepki. Tak jakby była płytsza, aczkolwiek chyba robi się coraz szersza. Tam na... Z drugiej strony Wisły, nie wiem czy to będzie widać, ja postaram się przybliżyć troszeczkę. Widać takie skały, takie jakieś klify. Także teren po tamtej stronie nie jest płaski. Oczywiście tu wzdłuż Wisły doliną tak, ale tam dalej są góreczki. A z drugiej strony, o, jest płasko. I taką ścieżką sobie pomykam, jadą rowerzyści. No to na razie kończę. Witam ponownie, kochani. No dziś dzieje się niewiele. Nie zamęczam Was widoczkami, które są piękne. No, wszędzie dookoła wspaniała przyroda, piękna rzeka. Jest cudnie, no ale nie chcę Wam w nieskończoność wklejać pięknych widoczków, bo możecie mnie znienawidzić. Mnie to bardzo cieszy, jeżeli ktoś chcę, to ja oczywiście mogę wysłać mu nawet tysiące zdjęć tych pięknych widoczków. Natomiast zatrzymałem się dziś w punkcie w Kopacze Wielkie. Jest to taki punkt odpoczynku dla rowerzystów przy trasie rowerowej. O, znacie już taki punkt, bo wczoraj na takim punkcie chowałem się przed burzą. Dziś zatrzymałem się z innego powodu. W moim rowerze w jednym z kół było trochę za mało powietrza. Przynajmniej tak sądziłem. Jak się okazało, we wszystkich było za mało. Wiedząc od wczoraj, że na takim punkcie jest coś takiego. Taki zestaw narzędzi do naprawy roweru. Jest tutaj pompka z ciśnieniomierzem oraz zestaw podstawowych narzędzi, którymi można naprawić rower. Oczywiście napompowałem sobie koła. I dziś skorzystałem z tego punktu w szerokim zakresie, a więc napompowałem koła roweru, troszkę odpocząłem i postanowiłem skorzystać z toalety. Jest tu toj-toj. Zazwyczaj staram się unikać takich miejsc, nauczony złymi doświadczeniami. Kochani, toj-toj jest czysty. Są w nim zapasy papieru toaletowego. Co najmniej 4 rolki. Są ręczniki papierowe, mydło w płynie i woda do umycia rąk. Naprawdę szacunek dla firmy, która obsługuje te punkty, dba o ich czystość i sprawność. Wyglądają one wszystkie identycznie. Ten wczorajszy był, ten jest kopią tego wczorajszego. Są dokładnie takie same. O, taka ciekawostka. Jest tu, kochani moi, Grill. Gdyby ktoś chciał sobie na takim punkcie zrobić troszkę dłuższy postój, a ma ze sobą paliwko, czyli węgiel drzewny na przykład, lub jakieś drewno, to można sobie tutaj rozpalić i coś upiec. Świetna sprawa, kochani. Naprawdę świetna sprawa. To na razie tyle. Tak, moi drodzy.
Taki to był dzionek. Jest już godzina 17 prawie. Dziś zamierzam skończyć pedałowanie nieco wcześniej, by sobie ugotować coś do jedzenia. Dziś to było przede wszystkim pedałowanie, poza Ujściem Solnym, gdzie spędziłem z 2 godzinki pobytem w 2 sklepach wiejskich. Właściwie cały czas po prostu pedałuję. Dzień dobry. Rowerzystów jest tutaj bardzo niewielu. Właśnie mi się szczęście minąć 2. Natomiast nie jest dużo. Tak więc dzisiejsza relacja no będzie taka lajtowa. Od po prostu jazda, przyroda, piękne widoki. I to właściwie tyle. Ja oczywiście czerpię z tego przyjemność minuta po minucie, ponieważ nie wiem, jak to mnie wyglądało, ale ja po prostu kręcę głową na prawo i lewo, bo tu wszędzie jest pięknie. Tak jak powiedziałem wcześniej w filmiku na Facebooku, no trudno jest zatrzymywać się co kilkadziesiąt metrów i robić tysiące zdjęć, żeby wam je posyłać. Nikt tego nie będzie chciał oglądać. Natomiast tu na żywo naprawdę nie można oderwać oczu. Człowiek kręci głową raz w prawo, raz w lewo. Ciągle widzi coś pięknego, interesującego. Konie, krówki, piękne łąki, piękne pola. Co prawda robi się już płasko, również po obu stronach Wisły. Przedtem lewoobrzeżna część była mocno pawełkowata, było to widać, a z prawej strony były równiny. Teraz już po obu stronach Wisły jest w miarę płasko. Ciekawostka jeszcze, ja ciągle jestem oczywiście w województwie małopolskim, natomiast od dłuższego czasu już poruszam się, tak powiem, po granicy tego województwa z województwem świętokrzyskim bodajże. Po prostu Świętokrzyskie jest po drugiej stronie Wisły. A ponieważ ja jadę cały czas prawym brzegiem i zamierzam długo jeszcze jechać prawym brzegiem, więc będę jeszcze długo w Małopolskim. A Świętokrzyskie mam w zasięgu wzroku cały czas. Dobrze, moi kochani, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj z internetami, bo są to malownicze tereny, ale jeśli chodzi o zasięg telefonii komórkowej, to bywa tu różnie. Oczywiście ten zasięg prawie zawsze jest, natomiast jeżeli jest słaby, to przesłanie nawet kilkuminutowego filmu jest niemożliwe, bo tutaj dostaję w tym momencie informację, że to będzie trwało kilka godzin, a taki 20-minutowy film to jest 11 godzin przesyłania, także po prostu nie ma to sensu. Myślę, że jeżeli złapię gdzieś dobry internet, to po prostu zrobię wam relację z kilku dni, w kilku 20-minutowych odcinkach, tak byście sobie mogli w wolnych chwilach na 20 minut włączyć jeden, w następnej wolnej chwili, czy następnego dnia drugi. I myślę, że tak to będę robił. Sugerujecie, żeby filmy nie były dłuższe niż 20 minut. Trudno jest zmieścić dzień 20 minut. Zwłaszcza dzień, w którym widać wiele, dzieje się wiele. Dziś tak, dziś to będzie dosyć łatwe. Natomiast kiedy trafia się w takie miejsce jak Kraków, czy chociażby nawet nie Połomice, no to wtedy już 20 minut to jest naprawdę trudne. Ale tak jak mówię, będę wam dzielił te filmiki na odcinki 20-minutowe i po prostu będziecie mogli sobie dawkować je, kiedy wam przyjdzie na to. A ja się teraz żegnam z wami, już szukam miejsca na biwak. A
Zamierzam gotować, jak powiedziałem, więc może będzie jeszcze krótki film pod tytułem Kulinaria. A teraz to już będzie wszystko. Aha! Nadal nie używam baterii. Tu jest tak płasko, tak równo, że nadal bateria w rowerze jest pełna, nie muszę starać się o to, by ją gdzieś naładować. Jutro znowu ruszę z pełną baterią, a pojutrze ma się zepsuć pogoda i ma się zepsuć, kochani, na tydzień, z tego co mówią przypowiadacze, tydzień ulewnych deszczy. No to będzie wesoło. Trzymajcie się, hej! Witajcie moi kochani. Jak widać, kawa już się będzie parzyć. O. Przez ostatnie dwa dni poruszałem się szlakiem wzdłuż Wisły i dziś uczyniłem to samo. Mapkę, gdzie jestem dokładnie i dokąd zamierzam jechać, może wam wkleję za chwilkę. Natomiast generalnie zmierzam w kierunku bodajże Opatowic, chyba tak się to nazywa. No i dziś mamy mieć jeszcze przyjemną pogodę, choć jak wam pokażę, no nie jest słonecznie, jest zachmurzone. Mają te chmurki, nie są gęste, nie są takie deszczowe, ale są. W związku z tym dziś ma być jeszcze przyzwoita pogoda, ma być fajnie. Jutro już ma zacząć padać, ale jeszcze powiedzmy nie bardzo intensywnie. No a pojutrze to ma już lać przez cały dzień i nie wiadomo, czy taka pogoda nie będzie przez kilka najbliższych dni. W związku z tym dziś, jutro trzeba będzie się powolutku rozglądać za jakimś obozowiskiem, w którym można w miarę komfortowo przetrwać nawet kilka dni. Myślę, że musi w pobliżu być jakiś sklep. No zobaczymy, może znajdę jakiś trawnik stacji benzynowej albo coś takiego. Póki co należy się cieszyć jeszcze znośną pogodą i ruszać. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć, rozmawiać ze mną, lajkować, pamiętać o moim kanale na YouTubie, bo samemu idzie się trudniej. Życzę wam, kochani, miłego dnia, wspaniałej niedzieli, bo to dziś niedziela. No i bawcie się dobrze moją podróżą. Hello. Widzicie bociana? No to lecę. Witajcie moi drodzy. Wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego, że będę pływał. Właśnie przeprawiam się przez Dunajec. A to miły pan Sternik. Mam nadzieję, że dopłyniemy. Raczej jeszcze się nie zdarzyło nie dopłynąć. No, raczej się zdarzą. No. A raz na jakiś czas, jak się zdarzy, że nie dopłyniemy, to się nie stanie. No nie, no tragedii nie ma. No to sobie popływałem, moi kochani. Taki sobie kopczyk z figurką na samej górze. To jest, moi kochani, kurhan ofiarny z XIII wieku. Tyle na ten temat tabliczka. Tabliczka ma wiele więcej treści, ale opowiada głównie o wsi, w której ten kurhan się znajduje, czyli Siedliszowicach. Nie jest napisane, kim jest pan na szczycie. Z tabliczki można byłoby wnioskować, że jest to generał Załuski, ale mi nie wygląda. Choć kto wie, ma jakiś krzyż na piersi, ma jakąś halabardę, może to i generał Załuski. W każdym bądź razie ja sobie go wyobrażam nieco inaczej. Zrobię wam krótkie zbliżenie na tabliczkę, żebyście sobie poczytali. Tak jak mówię, głównie o historii wsi.
I to też właściwie skupia się tutaj autor na XIX wieku. Kiedy właścicielem tej wsi był właśnie generał Załuski. To tak znalezione po drodze. Jestem, kochani, w Gęboszowie. Odjechałem od szlaku wzdłuż Wisły po to, żeby zobaczyć cmentarz wojenny z I wojny światowej, ale go przejechałem, ponieważ nie było tabliczki. No już wiem, gdzie jest. Nie muszę się wrócić 2 km, ale dojeżdżając tutaj, dowiedziałem się, że ten kościół, który wam pokazuję i który tak hałasuje teraz, pochodzi z XVII wieku, a więc wart jest już zauważenia ze względu na dostojność wieku. Więc mój cmentarz jest tam, skąd przyjechałem, więc musiałbym się wrócić około 2 km. Ale tak czy inaczej będę musiał tam wrócić. Natomiast tam, 5 km dalej, jest wieś, w której są malowane domy. Skoro dojechałem tutaj, to postanowiłem odbić jeszcze te 5 km i zobaczyć te domy. Na koniec powiem wam coś o Gęboszowie. Jest to bardzo stara miejscowość, datowana już na XII wiek. A prawdopodobnie jeszcze starsza, to znaczy pierwsze wzmianki o niej są z XII wieku, natomiast kościół parafialny tutaj stał prawdopodobnie jeszcze wcześniej. I dowiedziałem się również, dlaczego jest tak, co zauważyłem sam, że prawostronna część Wisły jest mniej zaludniona, ma mniejsze miejscowości i te miejscowości są generalnie młodsze, mają krótszą historię. Otóż cały ten teren porastała puszcza. Ludzie osiedlali się po lewej stronie Wisły, a tutaj, poza tym rejonem, gdzie właśnie leży Gręboszów, bo jest to, leży przy samym praktycznie Dunajcu, zaludnienie było bardzo małe, ponieważ tereny były porośnięte pierwotną puszczą. Były tu bagna i tak dalej. Zadziwiające jest to, że nadal to widać. Po tej stronie Wisły jest po prostu mniej ludzi. Wioski są mniejsze, młodsze. Jest mniej ludzi. To na razie tyle. Jadę do malowanej chaty. Tak, kochani. Odbiłem 7 km z zaplanowanej trasy, żeby zobaczyć i pokazać wam to. Otóż jesteśmy w wsi Zalipie, gdzie są tak pięknie pomalowane domy. Mówię cicho, bo są to wycieczki, nie chcę krzyczeć, przeszkadzać, ale wygląda to tak. Tam dalej, zaraz tutaj oczywiście wejdę, pokażę wam z zewnątrz jeszcze jedną piękną chałupę. O, po drugiej stronie ulicy też domki są pięknie pomalowane. I tu jest piękny stary dom. Tak ładnie pomalowane. Dobrze, teraz tam wejdę. Zobaczymy, co jest w środku. No jak zwykle jestem fuksiarzem roku, moi kochani, bo dzisiaj jest dzień otwarty, a więc bilet posiadam, aczkolwiek gratisowy. Dostałem też znaczek. Ostrość. Ostrość, proszę. Chyba nie będzie ostrości. No jest tu ślicznie. Chyba warto było 14 km popedałować.
sypialnia, moi drodzy. Ja przepraszam, że ja przerywam co chwilę nagranie, ale robię równocześnie zdjęcia dla facebookowiczów. No dobrze, dowiedziałem się co nieco na temat tych chat od pani przewodniczki. Otóż te chaty są chatami oryginalnymi. Takich mieszkali ludzie. I tu na Powiślu w wielu miejscach można, o może tam zobaczycie, daleko, daleko jest jakiś budynek gospodarczy, który też jest pomalowany. Otóż nie jest to tylko ten skansen, tylko jest to tradycja tutejsza zdobienia w ten sposób domów. Na jednym ze zdjęć widać sufit, który jest takie białe wzory pomalowany. Tak to się ponoć zaczęło. Sekundeczka, bo tu jest wycieczka. Zaczęło się to od tego, żeby po prostu zdobić ściany, które są okopcone z pieca, ponieważ piece nie miały kominów, były tak zwane kurne, dymne chaty. I panie, żeby troszkę przyozdobić te osmolone ściany, robiły na nich takie białe ciapki. Później przerodziło się to w białe malunki, a potem stało się kolorowe i wyszło na zewnątrz domów. Ponoć na kilku wsiach tutaj w okolicy tradycja malowania domów jest żywa. A za chwilę będzie lało, więc ja muszę powolutku myśleć o jakimś schronieniu. To na razie tyle. No i jadę sobie, moi drodzy. Ciągle zapowiada się na deszcz, ale na szczęście nie pada. Wioska nazywa się Karasy. Wszystkie te miejscowości tutaj wokół Gęboszewa chyba. Gęboszewa? No znowu nie pamiętam. W każdym razie tam, gdzie jadłem lody, wszystkie te wioski wokół wyglądają podobnie. Dużo zabudowań drewnianych. Wszystkie one pochodzą, najczęściej te wioseczki, miejscowości z XVI wieku, przynajmniej w XVI wieku wspominają o nich kronikarze, a więc są dużo młodsze od Gęboszewa, chyba tak się nazywa ta główna miejscowość, o której są wspominki już w XII wieku. Tak jak mówiłem, wszędzie jest podobnie. Sporo jeszcze zabudowy drewnianej, pola, rzepak, mnóstwo wierzchów, jak to na terenach podmokłych. Grębosz właśnie dojeżdżam. Tak się nazywa ta największa wioska w tym rejonie. Największa i najstarsza. Gęboszu. I tak jak mówiłem, tereny tutaj są płaskie i były porośnięte puszczą. Mnóstwo było tu bagien. Teren jest podmokły, często nawiedzany powodziami. Współcześnie też. Prawa strona Wisły, ta, która kiedyś była pierwotnym lasem, jest chyba nieco niżej położona niż lewobrzeżna część Wisły, gdzie są te wszystkie większe miejscowości, między innymi Opatowice, w których bram byliśmy, tam gdzie pokazywałem wam ujście Dunajca do Wisły. Wszystkie te większe miejscowości, bardziej znaczące, w których coś tam się zachowało z dawnych czasów i w których mieszka de facto więcej ludzi, są na lewym brzegu Wisły. Czyli
tym wypadku północny, ponieważ Wisła tu płynie jeszcze troszeczkę w poprzek naszego kraju. A tu zawsze mieszkało mniej ludzi. Tak jak już chyba mówiłem, jak w poprzednim filmie, zadziwiające jest, że widać ludzi. Że to osadnictwo tutaj było późniejsze, jest trudniejsze, mniej liczne. No i jadę sobie. Jadę sobie już do namiotu. Jest zimno. Wypiję ciepłą kawę. Niestety bardzo słabo tu z zasięgiem sieci komórkowych. Trzeba szukać punktów, miejsc. Jeśli się nawet znajdzie, to i tak idzie to wszystko bardzo, bardzo wolno. Wystarcza na wysłanie posta ze zdjęciami. Ale już przesłanie filmu jest bardzo trudne. W związku z tym filmy zbieram, aczkolwiek wyślę je dopiero, kiedy znajdę chwilę czasu w miejscu, w którym internet będzie po prostu dobry, mocny. Tu wszędzie tak jest dobre. Tak jak powiedziałem, nie ma w pobliżu większych miast, więc nie ma też stacji przekaźnikowych, które by powodowały, że ten sygnał byłby mocny. No na razie tyle, moi kochani. Witajcie, moi kochani. Mamy 15 maja. Już dwa dni. A żyję sobie w ogródku Baru Zacisze w Woli Żelichowskiej. Uprzemiłej pani Wiolety, która udzieliła mi schronienia przed w te deszczowe, paskudne dni. Dwa dni leje non-stop. Siedzę tutaj już trzy dni, ponieważ ten pierwszy dzień był bardzo pochmurny i zimny, więc zdecydowałem się już nie ryzykować opuszczenia tak przyjaznego schronienia i poszukiwania innego. Jeszcze wtedy pojeździłem troszeczkę na rowerze bez balastu, tak tutaj po okolicznych wioskach. Natomiast dwa dni bite już po prostu, znaczy dziś jest drugi dzień bity, o, który siedzę po prostu tutaj, bo leje, cały czas leje. Teraz przez chwilę ten deszczyk sobie zelżał, ale pada. Pada tylko troszeczkę lżej. I postanowiłem wyjść, żeby zrobić tak zwaną dokrętkę na koniec mojej relacji filmowej z ostatnich dni. Mam wiarę i nadzieję, i przepowiadacze pozwalają mi ją mieć, że jutro pogoda poprawi się na tyle, że będę mógł ruszyć dalej. Jeszcze raz chciałem podziękować pani Wiolecie. Na Facebooku oczywiście moja siostrzyczka znalazła przepraszam, stronę z dokładną lokalizacją i danymi tego baru. Gdyby kiedyś ktoś tutaj zawitał, odwiedźcie koniecznie. Tak wygląda z przodu. Jest czynny od 16. Bardzo przyjemne miejsce. Dobre jedzenie. Pani Wioleta przemiła. Dba o mnie. Zawsze mogę napić się czegoś ciepłego. Skorzystać z toalety czy prysznica. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że jutro będę mógł to przemiłe miejsce opuścić i udać się w dalszą podróż. To tyle, moi mili. Postaram się teraz podzielić ten filmik na jakieś takie około 20-minutowe części i przepchnąć do Was, choć internet jest bardzo, bardzo słaby. Dziękuję. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że już z drogi.